Ojej. Nie jest to proste wejście, ale widać tu jakiś kot dzisiaj szedł. Opuszczony drewniaczek. Numer jego to był numer 4. Ledwo widać, ale to był numer 4. Tam jest jeszcze jeden opuszczony drewniaczek. Totalnie nie wiem, czy uda się tutaj wejść. Uda się wejść. Budynek uszkodzony i grozi zawaleniem. No nie, nie dziwię się, że grozi zawaleniem, gdyż jest uszkodzony ewidentnie. Tam dalej jest jeszcze jeden drewniaczek. Taki dosyć... Ajajaj, ja się wbiłem tutaj teraz. Co? To nie moje, kochanie, to nie moje. Tutaj widać, że ktoś przechodził. Bynajmniej nie w jedną stronę. I tutaj prawdopodobnie ktoś mieszka. W tym pięknym drewniaczku. Są ewidentne ślady, a śnieg spadł tutaj dopiero co niedawno. Oznacza to tyle, że tutaj nie będziemy wchodzili. Tam bym wszedł, ale znowu z drugiej strony mam baterii tylko 2% w kamerze. Patrzcie, co ja tu muszę. Co, kochanie? No schody są tak w każdym drewniaku. Fajne. Ja się nie zawaham, żeby tu wejść. Bardziej się martwię, że wejdę bez sensu, bo mi po prostu aparat padnie i nie nagram. Już pomijam to, że nie mam ze sobą latarki. Czyli tak jak zawsze. Ale jak zwykle na spontanie. Na dole zbyt dużo nie ma ciekawych rzeczy, no ale pokażę dla zasady. Syf, telewizor marki Sony, kineskopowy. Tu był piec, widać. Kuchnia. A tutaj mamy drugą część tejże izby, która to jest częścią zapewne taką salonową, jakby to nie nazwał. No szkoda, że nie mam ze sobą latary. Bym wam to fajnie wszystko zwizualizował. Ja zawsze wychodzę na takie wyprawy totalnie spontanicznie. Moja małżonka mówi, weź ze sobą aparat, coś nagramy. No to mówię, tam co nagramy, że tutaj nic nie ma. A tu się okazuje, że jeszcze coś jest. Na przyszłość zawsze do aparatu będę dowiązywał sobie latarkę, albo brał czołówkę, aby wam pokazywać to, co zwiedzam na co dzień. To jest jakiś stryszek, taki boczny punkt tego pomieszczenia na piętrze. No i tutaj jesteśmy właśnie na tym właściwym strychu. Zwróćcie uwagę, jaka to jest fajna, przemyślana szafka ścienna. No żałuję, że nie mam tej latarki. Być może kiedyś tutaj wrócę jeszcze, chociaż wątpię, patrzę na stan tego budynku, żeby to lepiej... No i tutaj jest taka jeszcze jedna część gospodarczo-magazynowa. Materiał taki, jaki lata 90. znajdował się na części właśnie tapicerki, mebli. Sam takie kiedyś miałem. Papierosy Nevada. To są fajeczki, które sam paliłem, jeszcze kiedy paliłem, jakieś 10 lat temu. Pilot do telewizora, który zapewne gdzieś tutaj musiał stać. Starego typu, marki Unibor. Być może taka wieża była. No nic. Opuszczamy ten stryszek. 1% baterii. No dobrze. Starczyło. Uszanował sprzęt tenże obiekt, aby go zachować. Jeszcze tam licznik jest. Patrzcie, taki klasyczny, stary.
na takim krążku, który się kręcił, kręcił, kręcił i wskazywał ilość zużytych kilowatogodzin. No to nic, no ewakuujemy się z tego miejsca, gdzie przybyliśmy dosyć, tak bym powiedział, zimowo i no i tak dosyć na przypale. Lubię takie rzeczy nagrywać, bo to jest takie zabawne, ale obiecuję, że w końcu się weźmiemy za jakiś porządny urbeks, taki przemyślany. O i tam przed chwilą byliśmy, tam na górze, w tym oknie, z którego nikt już nigdy nie wyjrzy i go nie otworzy w opale, aby się schłodzić. No cóż, do następnego piątku. Pa, 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 pa.